Cześć moi drodzy, tutaj Bartek i witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszej serii zatytułowanej Co w anime piszczy? I w owej serii przyglądamy się tym tytułom anime, które dopiero będą mieć swoją premierę lub tym seriom, które ową premierę miały nie tak dawno temu. I na początku chciałbym powiedzieć, iż ten odcinek nagrywam po raz trzeci. Za pierwszym razem okazało się, znaczy miałem małe problemy techniczne, za głośno była muzyka, która pobrzmiewa w tle, a jeśli chodzi o drugi raz, kiedy nagrywałem odcinek, to jeśli chodzi o kwestie techniczne, było dobrze, ale po wrzuceniu go na kanał film został zablokowany, a to z powodu trzech zwiastunów, które w tym filmie pokazałem. I niestety, za pierwszym razem takiego problemu nie było. Teraz on się pojawił i stwierdziłem, że żeby nie kusić losu, niestety nie, znaczy nie będę mógł pokazywać w kolejnych odcinkach Co w anime piszczy, zaczynając od tego pokazywać zwiastunów, bo zwyczajnie nie wiem, który z nich zostanie zablokowany. Potem niby mam jakąś możliwość, żeby się odwoływać, ale to jest raczej od razu sprawa przegrana, więc zwiastunów nie będę wam pokazywał, tylko będę opowiadał o poszczególnych tytułach anime, a gdy one was zaciekawią, to sobie wtedy te zwiastuny obejrzycie i myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. I w dzisiejszym odcinku, w drugim odcinku Co w anime piszczy, mam wam do zaprezentowania około kilkunastu tytułów anime. Mam nadzieję, że wam się spodobają i zaczniemy od... Może jeszcze powiem tak, że o trzech tytułach, czyli Sword Art Online, Alicization, Tokyo Ghoul Re Second Season i Fairy Tail Final Series, wspominałem w pierwszym odcinku Co w anime piszczy, także w drugim nie będę tego robił, aczkolwiek podejrzewam, że za jakiś czas, kiedy już te tytuły będą miały kilka odcinków, to im się bliżej przyjrzę. Także zaczynajmy i zaczynamy od anime zatytułowanego Goblin Slayer. Goblin Slayer, jeszcze nie wiemy z ilu odcinków będzie się składać to anime. Anime miało premierę wczoraj, nagrywam ten odcinek 8 października. Nie wiem, czy nie pogłosić trochę muzyki może? Tak nieznacznie. Się boję, kurczę, żeby potem nie okazało się, że jest jednak trochę za głośno. No, jeszcze nie wiemy, z ilu odcinków będzie się składać. Anime miało premierę wczoraj. Studio White Fox odpowiada za Goblin Slayer, czyli studio, spod którego skrzydeł wyszło wybitne Steins Gate. I jeśli chodzi o Goblin Slayer, a jeszcze powiem wam, jakie gatunki. Akcja fantazy. I jeśli chodzi o Goblin Slayer, głównym bohaterem jest właśnie tytułowy Goblin Slayer, który natrafia na grupę poszukiwaczy przygód, tak może powiedzmy, dowodzoną przez Onne Shinkan, tę uroczą blondynkę, którą widzicie na plakacie. I jej grupa zostaje napadnięta, pojawia się Goblin Slayer, pomaga im i zadaniem Goblin Slayera jest, znaczy stawia sobie za cel zabicie jak największej ilości goblinów i grupa Onny i on sam łączą siły i przemierzają ten świat fantazy. Z chęcią bym wam pokazał zwiastun, ale zostanie odcinek znowu zablokowany, także tego nie zrobię. W każdym razie w zwiastunie jest pokazane m.in. spotkanie Goblin Slayera z grupą Onny, także jesteście ciekawi, to sobie zobaczycie. Póki co całkiem niezła ocena, miejsce nie tak wcale odległe. Myślę, że to anime może być całkiem sporym hitem sezonu jesiennego. Dla miłośników anime z gatunku akcja fantazy myślę, że pozycja wręcz obowiązkowa. Drugi tytuł, o jakim chciałem wam powiedzieć, już tutaj klikam, nosi tytuł Tensei Shitara Slime Dataken i to anime będzie się składać z 24 odcinków, miał swoją premierę 2 października. Studio, które odpowiada za ten tytuł, to studio 8-bit,
Troszkę tutaj, może ściszę tę muzykę. Dobrze. Studio, które odpowiada za ten tytuł, to studio 8-bit, gatunki fantasy i shonen. I jeśli chodzi o fabułę Tensei Shitara Slime Datta-ken, to akcja zazębia się w momencie, kiedy Satou Mikami, 37-letni mężczyzna, umiera i odradza się w świecie fantazy jako Rimuru Tempest w formie slajma, tytułowego slajma, czyli jakiegoś żyjątka składającego się ze śluzu. I ów żyjątko znajduje się w tym świecie fantazy i przeżywa tam w nim przygody. Nie wiem, czy próbuje się walczyć z potworami, nie wiem, czy pragnie się z tego świata wydostać, czy jest mu tam dobrze. W zwiastunie jest właśnie pokazane, jak ten slime walczy z potworami. No wygląda to dosyć, no powiem tak, dosyć oryginalnie. Póki co anime ma nawet całkiem niezłe miejsce. W ogóle tytuł opiera się na mandze o takim samym tytule, które też ma, owa manga ma całkiem niezłą ocenę, jest wydawana od roku 2015. Także jeśli kogoś zaciekawił to ten zarys fabularny, to myślę, że może po ten tytuł sięgnąć spokojnie. I myślę, że właśnie dla miłośników anime, gdzie główny bohater walczy z różnymi potworami, dla miłośników, wiadomo, anime fantasy, to Tensei Shitara Slime Datta-ken będzie chyba dobrym wyborem. Przypominam, że anime miało premierę 2 października. Kolejny tytuł w ogóle zupełnie innej beczki, można powiedzieć. Nosi tytuł Seishin Butayaro wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai. Długi tytuł całkiem. Anime miało swoją premierę 4 października. Studio, które odpowiada za ten tytuł, to Cloverworks, a gatunki komedia, romans, anime szkolne i anime z elementami nadprzyrodzonymi. I jeśli tu chodzi o fabułę tego tytułu, to chłopak Sakuta Azusagawa natrafia na dziewczynę w stroju króliczka Playboya, wręcz bym powiedział, i owa dziewczyna nazywa się Mai Sakurajima. Jest nastoletnią celebrytką i okazuje się, że Mai nie widzą inne osoby, tylko jedyną osobą, która ją widzi, jest Azusagawa, i Sakuta i właśnie Mai próbują rozwiązać ten problem. I jeszcze z tego, co pamiętam, w tym zwiastunie, który też przyczynił się do tego, że film został zablokowany, pojawia się kilka innych postaci kobiecych, które zakładam mają wpływ na Azusagawę i vice versa. Także tak to wygląda. Ciekawe, tutaj jest gatunek komedii, więc zastanawia mnie, jaki humor pojawia się w tym tytule. Manga jest wydawana już, słuchajcie, od ponad 4 lat. Nowelka znajduje się na miejscu 750, ocena 8-10 z prawie 150 ocen. Kurczę, trochę żałuję, że nie mogę wam tych zwiastunów pokazywać, ale mam nadzieję, że mimo tego będzie to dla was ten materiał interesujący. Także tak to wygląda. Seishin Butayaro wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai miał swoją premierę 4 października. Już nawet myślę, że ze względu na samą fabułę warto poświęcić, myślę, mu uwagę. Ja też dlatego to zrobiłem, że ten sam zamysł fabularny, że główny bohater nie widzi bohaterki i próbują rozwiązać tę sytuację, jest całkiem ciekawy i jest już zapowiedziany nawet sequel w postaci filmu, który będzie mieć swoją premierę w roku 2019. Dobrze, i lecimy dalej, i kolejny tytuł, który chciałbym wam bardzo zaprezentować. Ja myślę, że ten odcinek będzie znacznie krótszy niż pierwszy, bowiem w pierwszym to się tak rozgadałem, on trwał ponad 50 minut, więc myślę, że tutaj spokojnie będzie trwał krócej. Kolejny tytuł, Irozuku Sekai no Ashita Kara.
Jeszcze nie wiemy, z ilu odcinków będzie się ów tytuł składać. Premiera miała miejsce 6 dnia października tego roku. Studio PA Works odpowiada za to dzieło. Tak, czyli studio odpowiedzialne za Angel Beats, jedno dla mnie z najbardziej takich przełomowych anime. Także za Another, Charlotte, Nagino Asukara, Shirobako, Hanasaku i Rocha, czyli całkiem znane i uznane tytuły, w szczególności Angel Beats. I jeśli chodzi o fabułę tego anime, również jest ona całkiem ciekawa. Akcja dzieje się w mieście Nagasaki i w świecie, gdzie pojawiają w Nagasaki. Przepraszam bardzo. W Nagasaki występuje magia i główną bohaterką tego anime jest Hitomi Tsukishiro, 17-letnia dziewczyna wywodząca się z rodziny czarownic, która niezbyt ukazuje emocje, niezbyt na emocje innych ludzi jest zapewne jakoś czuła i nie jest w stanie odróżniać kolorów także. I babcia Hitomi o imieniu Kohaku postanawia Hitomi wysłać w przeszłość do roku 2018 i tam, to jest teraz ciekawe, Tsukishiro spotyka swoją babcię w wieku 17 lat i babcia, która ma nadzieję, to jest trochę skomplikowane, która ją wysłała do przeszłości, to ma nadzieję, iż pod wpływem spotkania z grupą owej babci, kiedy ona była młoda, bardzo to na nią pozytywnie wpłynie. Mam nadzieję, że tutaj wszystko jest w miarę jasne. W każdym razie Hitomi cofa się do przeszłości, by spotkać się swoją młodą babcią, późniejszą babcią i przeżywać pewnie wspólne przygody, które mają ją jakoś ciekawie rozwinąć charakterologicznie. Myślę, że to może być też jeden z takich ciekawszych tytułów tej jesieni. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Ile będzie odcinków? Jeszcze zobaczmy gatunki. Dramat, magia, romans. Dramat. Także, no zobaczymy. Myślę, że to, jeśli pojawia się ten gatunek, to bardzo możliwe, że będzie to tytuł całkiem dojrzały. Osobiście prawie w ogóle nie słyszę muzyki, tak sobie ustawiłem, żeby swój głos lepiej słyszeć, jakoś kontrolować, żeby się nie drzeć, ale mam nadzieję, że wszystko jest ok. Kolejny tytuł to Fuli Kuli Alternative. W pierwszym odcinku Co w anime piszczy wspominałem o Fuli Kuli Progressive, które miało swoją premierę wcześniej. Możemy tutaj zaraz to jeszcze sprawdzić. Tak, Fuli Kuli Progressive miał premierę 2 czerwca. Jak widzicie, ocena chyba jeszcze bardziej spadła od momentu, kiedy nagrywałem pierwszy odcinek Co w anime piszczy. Trochę lepszą ocenę ma Fuli Kuli Alternative, która jest emitowana od 7 września. Ma się składać 6 odcinków. Studio Production IG, bardzo znane, a do tego NAT i Revorut, tych dwóch za bardzo nie znam. Gatunki akcja, komedia, dementia. To nie wiem dokładnie, czym ten gatunek ma się tutaj charakteryzować. Znaczy wiem, czym jest demencja, ale czym się dokładnie charakteryzuje. Mecha, parodia, science fiction. Sprawdźmy te demencje, dementia. No tutaj widzę, że Neon Genesis Evangelion jest. Kilka znanych tytułów. Serial Experiments Lane. Dobrze. Fuli Kuli Alternative. Tutaj za bardzo nie mam... Przepraszam, tutaj za bardzo nie mam opisu fabularnego, ale zakładam, że wiadomo, główną bohaterką jest Haruko Haruhara i natrafia na Kane Komoto i pewnie wspólnie... piosenki się skończyły? Dobrze. I pewnie wspólnie przeżywają przygody, tak jak to miało miejsce w pierwszym Fuli Kuli, które oglądałem i które... może nie to, że mi się zupełnie nie spodobało, ale liczyłem na więcej, jeśli chodzi o fabułę. Trochę też mnie szaleństwo tamtego tytułu lekko
lekko wręcz przytłoczyło. Bardzo mi się podobała muzyka zespołu rockowego The Pillows z Japonii. Ścieżka dźwiękowa w pierwszym Fuli Kuli była kapitalna i z tego co wiem, zespół The Pillows, piosenki zespołu The Pillows znajdują się w Fuli Kuli Progressive i Alternative i też nie zdziwiłbym się, gdyby w Alternative pojawiała się też osoba dziewczyny z Progressive, ta, która ma kocie uszy. Tylko czemu ja nie widzę imienia? Ojej. W każdym razie widzicie ją tutaj na środku plakatu. O właśnie, to jest ta dziewczyna i zdaje mi się, że ona może też się pojawiać w Alternative i chyba akcja tego anime, tak jak Progressive, dzieje się w tym samym mieście co pierwsze Fuli Kuli. Zobaczymy, jeśli ktoś z was, ja może kiedyś po Alternative i Progressive sięgnę, chociaż najpierw bym musiał sobie oczywiście przypomnieć pierwsze Fuli Kuli, bo jednak już ponad 2 lata temu widziałem ten tytuł. Mnie osobiście bardzo ciekawi, jeśli ktoś z was ogląda Fuli Kuli Alternative i Progressive, czy jaka jest wasza opinia na temat tego anime, bo patrząc na ocenę użytkowników strony MyAnimeList, no, jak widzicie, ocena w rankingu bardzo niska. 3238 miejsce. Progressive miał 4000 któreś, czyli to jest bardzo odległa pozycja. Także dajcie znać, jakie są wasze opinie i czy waszym zdaniem Alternative i Progressive zupełnie nie nawiązuje poziomem do pierwszego Fuli Kuli. Kolejny tytuł, dosyć mocno szalony. Zombieland Saga, anime, które ma się składać z 12 odcinków, emitowane od 4 października. Studio MAPPA, czyli odpowiedzialne za Yuri on Ice, jeśli się nie mylę, i czy nie za... Tak, Zankyu no Tera. Mój materiał na temat Zankyu no Tera znajduje się na kanale, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam, aby się z nim zapoznać. Sakamichi no Apollon, tak na marginesie, muszę sobie to anime kiedyś przypomnieć. I jeśli chodzi o... tutaj już mamy opis, jak ostatnio nagrywałem ten odcinek, to tego opisu nie było. W każdym razie dziewczyna Sakura Minamoto rozpoczyna dzień, wszystko układa się niby dobrze, ale zostaje potrącona przez samochód i umiera. I zostaje przywrócona do życia wraz z 6 innymi dziewczynami jako zombie. I osobą, która za to odpowiada, jest Kotaro Tatsumi. I Kotaro Tatsumi ma plan, ażeby stworzyć grupę idolek, właśnie tych dziewczyn zombie, i w tym celu, i ma na celu uratowanie jakiejś chyba prefektury w Japonii, wydaje mi się, że całego kraju, ale prefektury. Tutaj nie widzę, że nie mam informacji na ten temat, patrzyłem na to na innej stronie, już nie będę to dokładnie sprawdzać. W każdym razie przyznajcie, że grupa idolek zombie, dowodzona przez jakiegoś, podejrzewam, szalonego gościa, Kotaru Tatsumiego, która ma uratować jakąś prefekturę w Japonii, to brzmi to dosyć zwariowanie. Nie wiem, co z tego wyniknie. Póki co anime zajmuje miejsce 2110, więc póki co nie zapowiada się, że to będzie jakiś sukces, że to będzie jedno z lepszych anime sezonu jesiennego, ale myślę, że jeśli ciekawi was taka historia, to warto sprawdzić i tak jak ja to zawsze mówię, nie kierować się też za bardzo opiniami, ocenami innych ludzi, tylko po prostu, jeśli coś was ciekawi, to sami to sprawdzacie i na własnej skórze możecie się przekonać, czy wam się to podoba, czy też nie. W każdym razie Zombieland Saga, premiera miała miejsce 4 października, anime ma się składać z 12 odcinków, studio MAPPA, szalona fabuła, także zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj tytuł, o którym będę chciał na pewno opowiedzieć coś więcej w przyszłości, Yagate Kimi ni Naru. O tym tytule mówiłem w pierwszym odcinku Co w Anime Piszczy, mam wobec niego sporo oczekiwania. Póki co widzę, że premiera miała miejsce 5 dnia października, ocena póki co całkiem niezła i temu tytułowi pewnie się przyjrzę, gdy będzie już miał na swoim koncie jeszcze parę odcinków. Może z 5, może ze 4, zobaczymy. Kolejny tytuł,
Ulises Jehane Dark to Renkin no Kishi. Anime, które ma się składać z 12 odcinków, miało premierę wczoraj, czyli 7 dnia października. Studio Axis, którego ja osobiście nie znam. Gatunki akcja, fantazy, opiera się na nowelce. To może rzućmy okiem, jak ta nowelka tutaj sobie radzi. Bardzo odległe miejsce, też niewiele tych ocen, wydawano od roku 2015. I jeśli chodzi o fabułę, póki co odległe miejsce tego tytułu, akcja rozgrywa się w wieku XV, w czasie stuletniej wojny, czyli był to konflikt między Anglikami i Francuzami. I głównym bohaterem jest Montmorency, syn szlachcica, który studiuje magię oraz alchemię, aczkolwiek na skutek porażki Francuzów w bitwie Agincourt, po polsku to chyba Azincourt, tam Anglicy wygrali, szkoła, do której uczęszcza Montmorency, zostaje zamknięta, on jest poszukiwany i natrafia na dziewczynę o imieniu Jehan, czyli Jehan to jest ewidentne Jehane Dark, ewidentne nawiązanie do Joanny Dark, postaci historycznej, myślę, że znanej każdemu, która walczyła w trakcie wojny stuletniej, została patronką Francji, tak mi się wydaje, że właśnie Joanna Dark jest patronką tego właśnie kraju. I jeśli chodzi o to anime, widziałem wcześniej zwiastun, jeśli kogoś zainteresuje, to sobie zobaczę. Ja osobiście powiem wam, że ja mam taki, znaczy nie tyle problem, ale obawy, kiedy anime, fabuła jakiegoś anime koncentruje się na wydarzeniach historycznych, które naprawdę miały miejsce, ale owe wydarzenia są jakby przedstawione inaczej. Jest to jakby alternatywna, tak jakby rzeczywistość. I tutaj właśnie tak jest. Występuje tutaj magia, alchemia, w zwiastunie Jehan walczy w sposób wręcz niesamowity. Nie wiem, ja osobiście zawsze mam obawy. Ciekaw jestem, czy wy również takie obawy macie i czy może ktoś z was już obejrzał jeden odcinek premierowy Ulisesa. Jeśli tak, to dajcie znać, czy będziecie dalej oglądać, czy może was jednak troszkę zniechęcił. Ciekawi mnie też na przykład, jak postać Montmorency'ego będzie skonstruowana. Czy będzie to postać interesująca, odpowiednio złożona, interesująca charakterologicznie. No zobaczymy. Ja osobiście, jeśli chodzi o mnie, to Ulises Jehane Dark to Renkin no Kishi nie jest jakimś anime priorytetowym. Jeśli chodzi o sezon jesienny, o tym tytule, który jest dla mnie priorytetowym, niedługo powiem, ale jeśli was ten tytuł ciekawi, to warto rzucić okiem. Emitowane anime jest od 7 października, ma się składać z 12 epizodów. Jeszcze raz tytuł: Ulises Jehane Dark to Renkin no Kishi. Lecimy dalej. Kolejny tytuł. Zostały nam chyba jeszcze, tak myślę, że ze 3. Kolejny tytuł to Orega Suki Nanowa Imoto Dakedo Imoto Janai. Anime, które dopiero będzie mieć swoją premierę, ale już niedługo, 10 dnia października, czyli w środę. Dziś nagrywam ten odcinek w poniedziałek, tak na marginesie. Studia Naz i Magia Doraglier. Magia Doraglier to jest debiut tegoż właśnie studia, jeśli chodzi... Tak, zdaje mi się, że... Sprawdzałem to, ale się upewnię, kurczę, żebym tutaj nie namieszał, ale tak, to jest pierwszy tytuł studia Magia Doraglier, a Studio Nas to chyba nie jest pierwszy tytuł, co? Tak, to nie jest pierwszy tytuł, aczkolwiek te dzieła tutaj aż tak bardzo nie powalają. Chociaż Hamatora The Animation, Hajimete no Gal może mniej, ale Re Hamatora mają całkiem niezłe oceny. I jeśli chodzi o fabułę, Suzuka Nagami jest piękną, bardzo dobrze uczącą się dziewczyną o wielu takich zdolnościach. Chodzi do trzeciej klasy gimnazjum i napisała nowelkę, w której to siostra umawia się ze starszym od niej bratem i rozmawia o nowelce z chłopakiem Yu,
który nie zdziwię się, jeśli jest w rzeczywistości bratem Suzuki. I Yu debiutuje ze swoją nowelką zamiast Suzuki pod pseudonimem Chikai Towano. Widziałem zwiastun tegoż właśnie anime i zdaje mi się, że chyba Suzuka Nagami jakieś żywi uczucia względem swojego starszego brata, względem Yu Nagami. Tak, to jest jej brat, takie same mają nazwiska, więc wszystko jasne. I że chyba właśnie to uczucie zainspirowało ją do napisania nowelki. W każdym razie zobaczymy, co z tego będzie. Jeśli kogoś takie raczej chyba luźne historie, gdzie są elementy komedii i romansu, pewnie takiego niewinnego romansu, interesują, to po Oregasuki Nanowa, Imoto Dakedo, Imoto Janai powinien spokojnie sięgnąć. I wspominałem niedawno, zresztą też w pierwszym odcinku, na temat anime, które najbardziej mi interesuje, jeśli chodzi póki co o jesienną ramówkę. I właśnie to jest ten tytuł, Kazega Tsuyoku Fuiteiru. Anime, które będzie się składać, ma się składać z 23 odcinków. Miał swoją premierę 3 dnia października tego roku. Studio Production IG, bardzo, bardzo znane i dobre studio, które odpowiada za takie dzieła jak Shingeki no Kyojin, Psycho Pass, drugi sezon Shingeki, Kuroko no Basuke, Guilty Crown i Fulikuli też, i Haikyuu. I Haikyuu, bowiem no, zwróć uwagę, że ewidentnie postacie, no, widać, że pochodzą właśnie ze studia Production IG i prezentują się bardzo, że tak powiem, w stylu haikiowskim. Jest to anime sportowym, gdzie jest dwójka głównych bohaterów, Haiji Kiyosei, Kakeru Kurahara, który ewidentnie to ten chłopak w dresie na pierwszym planie, wygląda wręcz identycznie jak Tobio Kageyama z Haikyuu. Podobieństwo jest wprost niesamowite. Nie zdziwię się, jeśli jest też to podobieństwo nie tylko pod względem fizycznym, ale też charakterologicznym. I to dwaj główni bohaterowie, nie mogę mówić, natrafiają na grupę innych chłopaków i chcą przygotować się do studenckiego maratonu. Ja osobiście bardzo lubię anime sportowe, czego właśnie najlepszym przykładem jest Haikyuu, także Kuroko no Basuke, chociaż tu już może trochę w mniejszym stopniu. W każdym razie, no póki co z tych ocen, które Kazega Tsuyoku Fuiteiru otrzymało, no ta ocena nie zachwyca i pozycja w rankingu też nie, ale póki co premierę miał tylko jeden odcinek, zobaczymy, jak to będzie dalej. Ja myślę, że nawet ze względu na ocenę, nawet jeśli pozycja w rankingu tego tytułu będzie odległa, to i tak po ten tytuł sięgnę, przygotuję materiał, tylko oczywiście już po emisji. W każdym razie, jeśli ktoś lubi anime sportowe, interesuje się bieganiem, to myślę, że na pewno po ten tytuł sięgnie. Wydaje mi się, że może to być naprawdę, naprawdę dobry tytuł, jeśli chodzi o tę jesień, który może zyskać o wiele bardziej przychylne opinie głosów użytkowników strony My Anime List. Kazega Tsuyoku Fuiteiru premiera miała miejsce 3 października tego roku. I słuchajcie, został jeszcze jeden tytuł, o którym chciałbym wam powiedzieć i o którym tutaj jeszcze przeskoczymy przez pozostałe. A, jeszcze jeden tytuł, tylko widzę, że oj, ocena słaba. Ojejku, po pierwszym odcinku. Sonotoki Kanojo-wa. Wobec tego tytułu miałem całkiem sporo oczekiwania. Premierę miał 7 października. Studio Master Lights. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest pierwszy tytuł tegoż właśnie studia. Tak jest. I gatunki dramat, romans i anime koncentruje się na przedstawieniu losów czterech dziewczyn, poczynając od ich czasów licealnych, przechodząc przez czasy studenckie i dorosłego życia. I miałem, wciąż mam całkiem sporo oczekiwania względem tego tytułu, ale na razie po ocenie kurczę, anime zyskało 268 głosów, ocena bardzo przeciętna, miejsce w rankingu niewiarygodnie odległe, ale mam nadzieję, że może to się poprawi. Też ciekawe, ile epizodów będzie miał ten tytuł. No i troszkę mnie to zmartwiło, bo powiem wam, że
sądziłem, że może od pierwszego odcinka ta ocena będzie znacznie wyższa, no ale nic, mam nadzieję, jeśli chodzi o ten tytuł, że jednak z odcinka na odcinek będzie lepiej, może użytkownicy MyAnimeList się do tego tytułu przekonają, chociaż nie ukrywam, że bardzo często opinie ludzi z tej strony pokrywają się z moimi gustami, więc troszkę mnie to zaniepokoiło. W każdym razie, jeśli ktoś by chciał się przekonać, czy faktycznie jest tak przeciętnie, jak mogłoby się wydawać, to Sonotoki Kanojo-wa miał swoją premierę 7 dnia października. Anime z gatunku dramat i romans. I teraz zdaje mi się, że jestem pewien, iż został jeden tytuł, o którym chciałbym wam powiedzieć. Tutaj jeszcze widzicie anime, które są wciąż emitowane, ale miały premierę wcześniej, na przykład Shingeki no Kyojin Season 3, o którym wspominałem w pierwszym odcinku Co w Anime Pisz, czy tak samo Banana Fish. Tak, to są te dzieła, które są emitowane już od jakiegoś czasu, a ja, moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć tutaj ona, anime ona, tutaj owa. O, już miał premierę ReZero, Karahajimeru Isekai Seikatsu Memory Snow 6 października. No i ocena taka całkiem przyzwoita. A ja chciałem wam powiedzieć, słuchajcie, o filmie, bo to jest właśnie film, na który czekam bardzo. Zoku Owari Monogatari będzie mieć swoją premierę 10 listopada tego roku. Studio Shaft. Gatunki komedia, mystery, anime nadprzyrodzone i z elementami, w którym pojawiają się wampiry, może tak? Zoku Owari Monogatari to oczywiście film, który wchodzi w skład uniwersum Monogatari, czyli mojego ukochanego uniwersum, obok uniwersum Gintamy. Na pewno ten film obejrzę, aczkolwiek wcześniej muszę jeszcze, obecnie oglądam Koyomi Monogatari, to tak gwoli, tak na marginesie, gwoli informacji, także mam jeszcze do obejrzenia Koyomi Monogatari, potem trzy filmy z serii Kizu Monogatari, wobec których mam ogromne oczekiwania, potem drugi sezon Owari Monogatari i dopiero będę mógł się wziąć za Zoku Owari Monogatari, bowiem no tutaj chronologia jest bardzo istotna, chociaż znaczy, można oglądać serię Monogatari na dwa sposoby, albo kierować się chronologią, tak jak te anime, filmy się ukazują, właśnie ja tak robię, albo kierować się chronologią wydarzeń, ale to wtedy już trzeba by wszystko sobie gdzieś poszukać, jak to dokładnie jest, i wydaje mi się, że lepiej jednak kierować się chronologią, jak te anime się ukazują. W każdym razie Zoku Owari Monogatari będzie mieć swoją premierę 10 dnia listopada. Fani uniwersum Monogatari na pewno już zacierają rączki, tak jak ja, zaciskają kciuki, chociaż jeśli chodzi o Monogatari, to można być raczej spokojnym, bowiem anime, filmy z tego uniwersum nigdy nie schodzą poniżej pewnego poziomu i Akiyuki Shinbo na pewno wyreżyserował film kapitalny. Ja czekam z wielkim utęsknieniem. I słuchajcie, to będzie wszystko w drugim odcinku Co w Anime Piszcze. Przedstawiłem wam moim zdaniem najciekawsze anime sezonu jesiennego. Myślę, że z trzecim odcinkiem spotkamy się jakoś, jak wszystko dobrze pójdzie, na początku listopada. Myślę, że raz na miesiąc to jednak wystarczy i może wtedy przyjrzymy się nie tylko tytułom, które będą mieć swoją premierę w listopadzie czy na przykład w grudniu, ale przyjrzymy się też może na przykład najlepszym OVA, albo może najbardziej lubianym bohaterom. Zobaczymy. Jeśli macie jakieś sugestie, możecie w komentarzach pisać, co chcielibyście zobaczyć na przykład w trzecim odcinku Co w Anime Piszcze, na jakie tytuły najbardziej czekacie
w sezonie jesiennym, który z tytułów, o których tutaj Wam opowiadałem, zwrócił Waszą największą uwagę, może już zaczęliście jakiś oglądać. Zapraszam do komentowania, jeśli materiał Wam się podobał, zapraszam do jego pozytywnego oceniania, wszelkie sugestie na temat tej serii są mile widziane, także śmiało możecie pisać. Dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć moi drodzy.